To nie jest polityczny remis, bo ta pierwsza sprawa jest dla mnie moim zdaniem kluczowa. Ta kuglarska sztuczka, czyli próba udowodnienia, że dwa to jest jeden, czyli że konstytucja przewiduje dwudniowe wybory, ona się nie powiodła. No, Trybunał, myślę, że tutaj jednogłośnie powiedział, że w konstytucji mówi się o wyborach jednodniowych i zostały wybory jednodniowe. A więc to jest olbrzymi blamasz. Poza tym Trybunał bardzo wyraźnie podkreślił, że byliśmy przez pół roku trzymani w niepewności co do tego, w jaki sposób będą wybory przeprowadzane. Zwracam Państwu uwagę, że dopiero dzisiaj, a więc w połowie lipca, wiemy, że wybory mają być według nowej ordynacji wyborczej. Ta niepewność co do tego, w jaki sposób będą wybory, ona moim zdaniem wpływa zdecydowanie negatywnie na jakość polskiej demokracji w wydaniu większości rządzącej.